Proszę mi powiedzieć, dlaczego Małgorzata nazywa pana mistrzem? Czy jej wybaczyć tę słabość? Małgorzata ma zbyt wysokie mniemanie o powieści, którą pisał. O czym była ta powieść? Poncjuszu Piłacie. O czym? O kim? Właśnie teraz, w tych czasach? To niebywałe. Nie mógł pan sobie znaleźć innego tematu? To wstrząsające. To niesłychane. Chciałbym przejrzeć tę pańską powieść. Spaliłem ją w wieczór. Przepraszam, nie mogę w to uwierzyć. To niemożliwe. Rękopisy nie płoną. Behemocie, daj no mi tę powieść. To twój rękopis. Wszechpotężny. Wszechpotężny. I w nocy przy księżycu nie zaznam spokoju. Czemuż nie pozostawiono mi spokoju? Bogowie! Bogowie! Boże! Dlaczego nie pomaga ci lekarstwo? Jeszcze po kieliszeczku. O, ja też. Dla towarzystwa. No tak. Teraz wszystko jest jasne. Zupełnie jasne. Myśl przewodnia tego dzieła jest dla mnie całkiem oczywista. Małgorzata nie żyje, więc pani powie, czego pani pragnie. Proszę, żebyśmy znowu znaleźli się w suterynie, przy zaułku arbackim. Żeby znowu paliła się lampa. Żeby wszystko było tak, jak dawniej. Messel, niech pan nie słucha tej biednej kobiety. Tam już od dawna mieszka kto inny. W ogóle to się nie zdarza, żeby cokolwiek było znowu. Tak, jak już było. Nie zdarza się, powiada pan. To prawda. Ale my jednak spróbujemy. Mogarycz! Mogarycz? Alojzy, Mogarycz? Czy to ty po przeczytaniu artykułu Łatuńskiego opowieści tego człowieka napisałeś na niego donos, że trzyma w domu nielegalną literaturę? Chciałeś zająć jego mieszkanie? Popamiętasz, wiesz, popamiętasz! Co ty wyprawiasz? Nie kompromituj! To nie jest kompromitacja! Wstawiłem wannę! Samo pobielenie, sam ton! To bardzo dobrze, że wstawiłeś wannę. On powinien zażywać kąpieli. Wo. To jest jeszcze lepsze od tego, o czym opowiadał Iwan. Czy to ty? Przepraszam, czy to pan był tym kotem, który wsiadał do tramwaju? O, miło mi, że pan tak uprzejmie zwraca się do kota. Nie wiadomo, dlaczego wszyscy mówią do kotów ty. Choć jako żywo, żaden kot nigdy z nikim nie pił bruderszaftu. Wydaje mi się, że nie zupełnie jest pan kotem. Tak czy inaczej... Będą mi szukać w szpitalu. A dlaczego mieliby szukać?
Pańska historia choroby. Nie ma dokumentu, więc nie ma człowieka. A to jest księga meldunkowa pańskiego przedsiębiorcy budowlanego. Zobaczymy, kto tu jest zameldowany. Alojzy Mogarycz. A, już go nie ma. I proszę zwrócić na to uwagę. Nigdy nie było. Żaden Mogarycz nie istniał. Bardzo słusznie pan zauważył, że skoro nie ma dokumentu, nie ma również człowieka. To właśnie mnie nie ma. Nie mam żadnych dokumentów. To są właśnie halucynacje. Oto pański dokument. A to pani skarb, Małgorzato. I 10 000, które uprzejmie pani wpłaciła. Cudzego nam nie trzeba. Prędzej mi łapy uschną, niż sięgnę po cudze. A oto pani dokumencik. Meser, wszystko. Nie, to jeszcze nie wszystko. Dokąd pani rozkaże odesłać swoją świtę? Mnie ona już nie jest potrzebna. Życzę pani dużo szczęścia, Małgorzato Nikołajewna. Ja przecież doskonale wiedziałam, gdzie pani chodzi. Służące wszystko wiedzą. Jest błędem sądzić, że są ślepe. Czego chcesz, Natasza? Wracaj do willi. Małgorzata Nikołajewna, złociutka. Niech pani ich uprosi. Niech oni zatrzymają mnie jako wiedźmy. Nie wrócę do willi. Nie wyjdę za inżyniera ani za technika. Messie Jacques oświadczył mi się dziś na balu. Tego to zwolnię ze szczególną przyjemnością, z wyjątkową przyjemnością, bo takich nam tu nie trzeba. Proszę o wydanie mi zaświadczenia! Zaświadczenia, gdzie spędziłem dzisiejszą noc! No, w celu okazania komu? W celu przedstawienia milicji i mojej żonie. A, hella, siadaj do maszyny. Zazwyczaj nie wydajemy zaświadczeń, ale dla pana zrobimy chyba wyjątek. Zaświadczę się niniejszym. Że okaziciel niniejszego zaświadczenia, Mikołaj Iwanowicz, spędził wyżej wymienioną noc na balu u szatana w charakterze środka lokomocji. Lokomocji. Dobrze, otwórz nawias. I napisz wieprz. Podpisano. Behemot. A data? Dat nie piszemy. Z datą dokument byłby nieważny. Zwolnijcie mnie! Zwolnijcie mnie. Przecież nie mogę być wampirem. Przecież myśmy z Helą o mocą nie wyprawili Rymskiego na tamten świat. Nie jestem krwiozerczy. Wypuść się mnie. Co to znowu za brednia? Proszę nie denerwować się, meser. Przez telefon nie należy nigdy ubliżać i przez telefon nie należy kłamać. Zrozumiano? Nie zrobi pan już tego, prawda? Jak Boga kocham. Ja... Chciałem powiedzieć, wasza wysokość, ja zaraz po obiedzie to...
Dobra, do domu! Zostawcie mnie z nimi samego. A więc do sutereny na Arbacie. A co z pańską powieścią? A kto w takim razie będzie pisał? A marzenia, a natchnienie? Nie mam już żadnych marzeń i natchnienie mnie opuściło. Jestem znużony, złamali mnie. Chcę do sutereny. A Piłat? Znienawidziłem tę powieść. Błagam cię, nie mów tak. Dlaczego się nade mną znęcasz? Przecież wiesz, że w książkę tę włożyłam całe swoje życie. Niech go pan nie słucha, Messer. Ale o czymś przecież trzeba pisać. Jeżeli pan skończył z prokuratorem, niech pan się weźmie choćby za takiego Alojzego. No, z tego Łaprzennikowa nie wydrukuję. Zresztą to nieciekawe. Więc co panu wypełni życie? Robiłam wszystko, co mogłam. Podsuwałam mu najbardziej porywające projekty, ale on na nic się nie zgadza. Wiem, o czym pani mu szeptała, ale to nie jest najbardziej porywające. A ja panu powiem, że pańska powieść sprawi panu jeszcze niejedną niespodziankę. To bardzo smutne. Nie, to nie jest smutne. Nie ma w tym nic strasznego. No cóż, Małgorzato, wszystko zostało wykonane. Czy może ma pani mi coś do zarzucenia? Ale skądże, Messer? Więc niech pani przyjmie to ode mnie na pamiątkę. Nie, nie. Z jakiej racji? Szuka pani zwady ze mną? Coś tu nie rozumiem. Ciągle północ i północ, a przecież już dawno powinien nadejść świt. Świąteczną północ miło jest zatrzymać nieco dłużej. No cóż, życzę szczęścia wam obojgu. Żegnaj. Żegnaj, Messer. Znowu serwetkę, na oczy żadnej serwetki nie widziałam. Pijani jesteście, obywatelu, czy jak? A, podkówkę, to już się robi, już. To pańska podkóweczka, tak? Ja widzę, leży sobie owinięta w serwetkę, to ja specjalnie wzięłam, żeby ktoś nie zabrał. Bo potem, wie pan, szukaj wiatru w polu. Jestem pani niezmiernie zobowiązany, madame. Ta podkówka to droga mi pamiątka rodzinna. Będzie pani łaskawa za przechowanie tego drobiazgu przyjąć te 200 rubli znaleźnego. Dziękuję najpokorniej. Merci. 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 Ty stara wiedźmo, jeśli jeszcze kiedyś znajdziesz cudzą rzecz, to odnieś na milicję, a nie chowaj za pazuchę. Słońce tymczasem powróciło nad Jeruzalem i
zanim odeszłoby zatonąć w Morzu Śródziemnym, posyłało pożegnalne promienie znienawidzonemu przez prokuratora miastu. Słucham rozkazów prokuratora. Niczego nie usłyszysz, dopóki nie usiądziesz i nie napijesz się wina. Za nas, za ciebie, Cezarze, drogi nami, najlepszy z ludzi, ojcze. Znakomity gatunek, prokuratorze. To nie Faller? Jakub, 30-letni. A zatem co możesz mi powiedzieć o nastrojach panujących w tym mieście? Sądzę, prokuratorze, że nastroje panujące w Jeruzalem są zadowalające. Można zatem zaręczyć, że zamieszki już się nie powtórzą. Ręczyć można za jedną, jedyną rzecz na tym świecie. Za potęgę wielkiego Cezara. Oby bogowie zesłali mu długie życie i pokój powszechny. Sądzę więc, że wojska można już wycofać. Sądzę, że kohorta błyskawic może odejść. Dobrze by było, gdyby na pożegnanie przedefilowali jeszcze przez całe miasto. No to bardzo dobra myśl. Odeślę ich pojutrze. Sam także odjadę. Przysięgam na Lary, że wiele bym dał za to, aby móc to zrobić już dzisiaj. Jednak nie lubisz Jerusalem, prokuratorze? Na litość, nie ma bardziej beznadziejnego miejsca na ziemi. Nie mówię już o przyrodzie, ale te święta. Magowie, czarodzieje, czarnoksiężnicy. Te stada wiernych. To fanatycy, fanatycy. Albo ten Mesjasz, którego nagle zaczęli spodziewać się w tym roku. Człowiek jest przygotowany na to, że w każdej chwili może się stać świadkiem odrażającego przelewu krwi. Nieustannie trzeba przesuwać wojska, czytać donosy i skargi, a większość z nich to skargi i donosy na mnie. No, przyznasz, że to nudne. Gdyby nie to, że jestem w służbie imperatora. Tak, święta są tu ciężkie. Ach, pragnę z całego serca, aby się skończyły jak najrychlej. Będę mógł wreszcie powrócić do Cezarei. No ale wróćmy do rzeczy. Przede wszystkim, czy nie niepokoi cię ten przeklęty Barrawan? Prokurator może być pewien, że dopóki ja jestem w Judei, Bar nie uczyni ani jednego kroku, by moi ludzie nie deptali mu po piętach. Teraz jestem spokojny. Zresztą zawsze jestem spokojny, kiedy ty tu jesteś. Jesteś dla mnie zbyt łaskaw, prokuratorze. I teraz proszę, opowiedz mi o kaźni. Co mianowicie interesuje prokuratora? No, czy tłum nie próbował w jakiś sposób wyrazić oburzenia? To oczywista najważniejsza. Nie. Bardzo dobrze. Stwierdziłeś śmierć osobiście. Prokurator może być tego pewien. Tak, a powiedz mi, czy przed powieszeniem na słupach podano im napój? Tak, ale nie chciał wypić. Kto mianowicie? Nie powiedziałem kto. Przepraszam, hegemonie. Hanotsri. Szaleniec. Czemu nie przyjął tego, na co zezwala prawo? W jakich słowach odmówił? Powiedział, że dziękuję. I że nie ma żalu o to, że pozbawia się go życia. Do kogo nie ma żalu? Tego hegemonie nie powiedział. A czy nie próbował w obecności żołnierzy głosić jakiś nauk? Nie. Jedyne, co powiedział, to to, że za jedną z najgorszych ułomności ludzkich uważa tchórzostwo.
W związku z czym to powiedział? Tego nie sposób było zrozumieć. W ogóle zachowywał się dziwnie, jak zresztą zawsze. Dlaczego dziwnie? Przez cały czas usiłował zajrzeć w oczy to temu, to owemu. I przez cały czas uśmiechał się. Nic poza tym? Poza tym nic. Chodzi o to, że jakkolwiek nie możemy, przynajmniej w tej chwili, znaleźć żadnych jego naśladowców czy wyznawców, to przecież nie sposób zaręczyć, że ich w ogóle nie ma. Dlatego, aby ustrzec się jakichś niespodzianek, bardzo proszę, aby jak najprędzej i nie nadając sprawie rozgłosu uprzątnąć ciała wszystkich trzech skazańców i pogrzebać ich potajemnie, tak aby nikt o nich nigdy nie usłyszał. Rozkaz, hegemonie. Ponieważ sprawa jest skomplikowana i wielkiej wagi, proszę pozwolić mi odjechać natychmiast. Nie, usiądź jeszcze, proszę. Sprawa druga. Chodzi o tego Judę z Kiriatu. Powiadają, że otrzymał pieniądze za to, jakoby, że tak serdecznie przyjął tego szaleńca. Nie, otrzyma je dopiero. Czy to duża suma? Nikt tego wiedzieć nie może, hegemonie. Nawet ty. Nawet ja, niestety. Ale wiem na pewno, że otrzyma te pieniądze jeszcze dzisiejszego wieczoru. Został na dzisiaj wezwany do pałacu Kajfasza. Cóż to za chciwy starzec, ten Kiriatczyk. No bo to przecież starzec, prawda? Prokurator nigdy się nie myli. Tym razem jednak się omylił. Człowiek z Kiriatu jest młody. Czy to fanatyk? Nie, prokuratorze. A poza tym? Jest bardzo przystojny. Ale prócz tego ma jakąś słabość? Trudno jest wiedzieć wszystko o każdym mieszkańcu tak wielkiego miasta. No. A Franiuszu, nie pomniejszaj swoich zasług. Ma słabość do pieniędzy. Czym się zajmuje? Pracuje w kantorze wymiany, który należy do jego krewnych. Aha, tak. Otóż doniesiono mi, że ma on zostać dzisiejszej nocy zasztyletowany. Zbyt pochlebny był twój sąd o mnie, prokuratorze. Mnie nic o tym nie wiadomo. Zasługujesz na najwyższe nagrody, wiem jednak, że ten młody człowiek ma być dzisiejszej nocy zasztyletowany. Ośmielam się zapytać, od kogo pochodzą te wiadomości? No wybacz, ale na razie tego nie zdradzę. Zresztą są to wiadomości przypadkowe, niejasne i niepewne. Z raportu, który otrzymałem, wynika, że jeden z potajemnych przyjaciół Anatsri, oburzony do głębi potworną zdradą tego wekslarza, zmawia się potajemnie z kompanami, zamierzając zabić go dzisiejszej nocy. A pieniądze, które otrzymał za to, że zaprzedał Gamalijczyka, odesłać arcykapłanowi z notatką: zwracam przeklęte pieniądze. Pomyśl, czy przyjemnie będzie arcykapłanowi otrzymać w świąteczną noc taki prezent? Czy przyjemnie? Sądzę, prokuratorze, że wywoła to wielki skandal. Jestem tego samego zdania, dlatego pragnąłbym, abyś zajął się tą sprawą. To znaczy, ażebyś uczynił wszystko, co w twojej mocy, by uchronić Judę z Kiriatu. Rozkaz twój zostanie spełniony. Pragnę ci jednak, hegemonie, uspokoić. Zamysł zbrodniarzy jest nader trudny do wykonania.
Wyśledzić człowieka, zabić go, w dodatku dowiedzieć się, ile dostał. Znaleźć sposób zwrócenia pieniędzy arcykapłanowi i to w ciągu jednej nocy, dzisiejszej nocy. No a jednak zostanie on zasztyletowany. Mam takie przeczucie, powiadam ci. A jeszcze się nie zdarzyło dotąd, żeby mnie przeczucie zawiodło. A zatem zasztyletują go, hegemonia. Tak, pokładam jedynie nadzieję w twojej zadziwiającej wszystkich sprawności. Bądź pozdrowiony. Będę czekał na raport o pogrzebaniu ciała, także w sprawie tego Judy z Kiriatu jeszcze dzisiejszej nocy, Afraniuszu. Słyszysz, jeszcze dziś. Nissa. Jesteś sama? Sama? Mąż pojechał do Cezareju, ale jest służąca. Posłuchaj. Ktoś o mnie pytał, to powiedz, że poszłam do Enanty. Nisa! Ach, to ty, Judra. Nie poznałam cię w pierwszej chwili. Ale to dobrze. U nas mówią, że ten, którego nie poznano, będzie bardzo bogaty. Dokąd idziesz, Nisa? A po co chciałbyś to wiedzieć? No jak to? Przecież umówiliśmy się. Chciałem wstąpić do ciebie. Powiedziałaś, że przez cały wieczór będziesz w domu. Ach, nie, nie. Zaczęłam się nudzić. Wy macie swoje święta, a ja co? Miałam siedzieć i patrzeć, jak ty wzdychasz na tarasie. A w dodatku lękać się o to, żeby służąca mu o tym nie powiedziała. O nie, nie. Wolałam pójść za miasto i wysłuchać słowików. Jak to? Za miasto sama? Oczywiście, że sama. Pozwolisz, że pójdę z tobą. Dlaczego milczysz? A nie będę się z tobą nudziła? No dobrze. Chodźmy. Dokąd? Poczekaj! Boję się, że ktoś ze znajomych nas zauważy, a potem powiedzą mojemu mężowi, że widziano mnie z kochankiem na ulicy. Pójdziesz na plantację oliwek. W Getsemani. Za Kedronem. Wiesz, gdzie to jest? Tak. Ja pójdę pierwszy. Kiedy przejdziesz przez potok, wiesz, gdzie jest grota. Wiem. Miniesz wytłaczarnię oliwek, pójdziesz w górę i zejdziesz do groty. Ja już tam będę. Ale nie waż się iść za mną teraz. Miej trochę cierpliwości. Poczekaj tutaj. Coś utraciłem, a teraz chcę to naprawić jakimiś mizernymi działaniami. A przecież na wszystko jest już za późno. Thank you.
Ile dzisiaj dostałem? No mów, jeśli ci życie. 30 tetradrachm! 30 tetradrachm! Mam wszystko, co dostałem, o to pieniądze. Bierzcie, ale nie zabijajcie. Pośpiesz się. Panganie, rusz. I w nocy przy księżycu nie zaznam spokoju. O bogowie. Ty, Marku, także masz podłą służbę. Żołnierzy ci niż kalekami. A nie gniewaj się, centurionie. Moja rola, powtarzam, jest jeszcze gorsza. Czego chcesz? Przyszedł komendant tajnej służby. Proś, proś. Nawet i przy księżycu nie zaznam spokoju. Proszę oddać mnie pod sąd, prokuratorze. Nie potrafiłem ustrzec Judy z Kiriatu. Został zasztyletowany. Tak, jak to przeczuwałeś. Proszę o oddanie mnie pod sąd i o dymisję. Ten oto woreczek z pieniędzmi mordercy podrzucili w domu arcykapłana. Krew na tym woreczku to krew Judy z Kiriatu. Ciekawe, ile tam jest. 30 tetradrachm. No, nie jest to dużo. Gdzie jest zabity? Tego nie wiem. Rano rozpoczniemy poszukiwania. Ale wiesz na pewno, że on nie żyje. Pracuję w Judei od 15 lat, prokuratorze. Nie muszę oglądać zwłok, by wiedzieć, czy ktoś został zabity. Wybacz mnie, Afraniuszu, nie rozbudziłem się jeszcze jak należy i tylko dlatego to powiedziałem. Źle sypiam. Ciągle mi się śni promień księżyca. Wyobraź sobie, jakbym spacerował po tym promieniu. Tak. Ciekawi mnie, jakie są twoje przypuszczenia w tej sprawie. Gdzie zamierzasz go szukać? Siadaj, komendancie tajnej służby. Zamierzam go szukać w pobliżu wytłoczarni oliwek. W ogrodach Getsemani. Dlaczego właśnie tam? Według moich przypuszczeń, prokuratorze, Juda został zabity nie w samym Jeruszalajm, ale też nie gdzieś daleko stąd. Zabito go pod Jeruszalajm. Uważam cię za jednego z najwybitniejszych specjalistów w twoim zawodzie. Nie wiem, jak sprawy wyglądają w Rzymie, ale w koloniach nie masz równego sobie. Ciekaw jestem, jaki wymyślono sposób, żeby podrzucić pieniądze Kajfaszowi. Widzisz, prokuratorze, nie było to zbyt skomplikowane. Mściciele poszli na tyły pałacu Kajfasza i podrzucili paczkę przez mur. Z notatką? Tak, dokładnie tak, jak to przewidziałeś, prokuratorze. Czyżbyś miał wszystkie pieczęcie? Inaczej być nie może, prokuratorze. Zwracam przeklęte pieniądze. Wyobrażam sobie, co się działo u Kajfasza. Tak, prokuratorze. Wywołał to ogromny skandal. Wezwali mnie natychmiast. No to ciekawe, to ciekawe. Ośmielam się sądzić inaczej, prokuratorze. To nie było ciekawe, nudna i żmudna sprawa. Kiedy zapytałem, czy w pałacu Kajfasza nie wypłacono komuś pieniędzy, odpowiedziano mi kategorycznie, że nie. No cóż, nie wypłacono, to znaczy nie wypłacono. Tym trudniej będzie znaleźć mordercę. Tak jest, prokuratorze. Natychmiast rozpocznę poszukiwania, a sam pójdę pod sąd.
rzeczą. Moi ludzie stracili go z oczu. Nie wiem zupełnie, jak się to mogło stać. Nigdy w życiu nic podobnego mi się nie przydarzyło. Oświadczam ci, że nie uważam za słuszne, abyś stanął przed sądem. Pociągnij do odpowiedzialności tajniaków, którzy stracili Judę z oczu. Ale uprzedzam, nie chciałbym, żeby kara była zbyt surowa. A Franciszu, wiesz, co mi nagle przyszło do głowy? A może to było samobójstwo? Nie, prokuratorze, to zupełnie nieprawdopodobne. Ale w tym mieście wszystko jest możliwe. Gotów jestem pójść o zakład, że nie minie wiele czasu, a wieści o tym rozejdą się po całym Jeruszalaim. To jest możliwe, prokuratorze. Tak. No zatem przejdźmy do sprawy pogrzebu. Skazańcy zostali pogrzebani, prokuratorze. No, Afraniuszu, zasługujesz na najwyższe nagrody. Jak to się odbyło? Kiedy drużyna dotarła do szczytu, brakowało tam jednego ciała. Jakżeż mogłem nie przewidzieć tego? Nie ma powodu do niepokoju, prokuratorze. Pewien człowiek... Mateusz Lewita. Tak, prokuratorze. Mateusz Lewita ukrył się w pieczarze w północnym zboczu Łysej Czaszki. Obok niego leżało ciało Jeszui. Mateusz był podniecony, wykrzykiwał coś bez sensu. Trzeba było go pojmać? Nie, prokuratorze. Udało się uspokoić tego szaleńca. Wyjaśniliśmy mu, że ciało zostanie pogrzebane. W pustym wąwozie na północ od Jeruszalaim pogrzebaliśmy wszystkich skazańców. Nagich? Nie, prokuratorze. Drużyna specjalnie zabrała chitony. Na palce włożono trupom pierścienie. Jeszui z jednym nacięciem. Mateuszowi mój zastępca pozwolił wziąć udział w pogrzebie. Powinienem był przecież zobaczyć tego Mateusza Lewita. On tu jest, prokuratorze. Dziękuję. Za wszystko, co zostało zrobione w tej sprawie, proszę cię, Afraniuszu, abyś przyjął to na pamiątkę. Wielki to dla mnie honor, prokuratorze. Drużynie, która brała udział w pochówku, proszę wypłacić nagrody. Wywiadowcom, którzy stracili Judę z oczu, dać nagany. A teraz przyślij mi Mateusza Lewitę. Potrzebne mi są szczegółowe informacje o sprawie Jeszui. Co ci jest? Nic. Co ci jest? Odpowiadaj. Jestem zmęczony. Usiądź. Wyjaśnij mi, dlaczego nie usiadłeś na tronie? Jestem brudny. Zabrudzę. Zaraz dadzą ci coś do zjedzenia. Nie jestem głodny. Po co kłamać? Nie jadłeś przecież przez cały dzień. No dobrze, nie jedz. Wezwałem cię, bo chciałem, żebyś mi pokazał ten nóż, który masz przy sobie. Żołnierze zabrali mi go, kiedy mnie do ciebie wprowadzali. Każ mi oddać ten nóż hegemonii. Muszę go zwrócić właścicielowi. Ja go ukradłem. Po co? Żeby przeciąć sznury. Dajcie mi jego nóż. Komu odebrałeś ten nóż?
ze sklepiku piekarza przy bramie Hebronu. Jak się wchodzi do miasta, to zaraz na lewo. Onuż się nie niepokój, zostanie zwrócony do sklepiku. Teraz następna sprawa. Pokaż mi tę kartkę, którą nosisz przy sobie, a na której zapisane są słowa Jeszui. Chcecie ją zabrać. Nie powiedziałem oddaj. Powiedziałem pokaż! Śmierci nie ma. Jedliśmy wczoraj słodki wiosenny chleb świętojański. Zobaczymy czystą rzekę wody życia. Ludzkość będzie patrzyła w słońce poprzez przeźroczysty kryształ. Najgorsza ułomność, tchórzostwo. Masz. Kochasz księgi, jak widzę. Nie powinieneś chodzić tak samopas w nędzarskim ubraniu, nie mając własnego konta. Ja mam w Cezarei wielką bibliotekę, jestem bardzo bogaty, chcę cię wziąć na służbę. Będziesz pielęgnował papirusy, dbał o nie. Będziesz syty, będziesz się miał w co ubrać. Nie. Nie chcę. Dlaczego? Obawiasz się mnie? Nie. Nie chcę. Ponieważ to ty mnie będziesz się obawiał. Niełatwo ci będzie spojrzeć mi w twarz po tym, jak go zabiłeś. Wiem, że uważasz się za ucznia Jeszui, ale muszę ci powiedzieć, że nie zrozumiałeś nic z tego, czego cię uczył. Albowiem gdybyś cokolwiek zrozumiał, z pewnością przyjąłbyś coś ode mnie. Weź to pod uwagę, że on przed śmiercią powiedział, że nikogo nie wini. On bez wątpienia przyjąłby coś ode mnie. Jesteś nieludzki! A on taki nie był. Dokąd odejdziesz? Wiedz, hegemonie, że jestem w Jeruszalaim człowiek, którego zabiję. Chcę ci o tym powiedzieć, żebyś wiedział, że krew się jeszcze poleje. Ja także wiem, że krew się jeszcze poleje. Twoje słowa mnie nie zdziwiły. Oczywiście zamierzasz zabić mnie. Ciebie zabić mi się nie uda. Nie jestem taki głupi, by na to liczyć. Ale poderżnę gardło judzieski riadu, poświęcę na to ostatek swoich dni. Nie uda ci się tego zrobić, nie kłopocz się tym. Juda z Kiriatu został już zabity dzisiejszej nocy. No nie bądź zazdrosny. Obawiam się, że Jeszua miał i innych wyznawców poza tobą. Kto to uczynił? Ja to uczyniłem. Uczyniłem oczywiście niewiele, ale bądź co bądź, to uczyniłem ja! Przyjmiesz coś ode mnie?
rozkaz, aby mi przyniesiono kawałek czystego pergaminu. Swoim głupim i nierozsądnym zachowaniem utrudniacie prowadzenie śledztwa, w związku z czym oczywiście będziecie musieli ponieść konsekwencje. Milczę wyłącznie ze strachu przed zemstą szajki, która miała mnie w ręku. Błagam, proszę, zamknijcie mnie w opancerzonej celi. Do diabła! Oszaleli na punkcie opancerzonej celi. Ci bandyci ogromnie ich nastraszyli. Uspokójcie się. Obronimy was bez zamykania opancerzonej celi. Dwóch mnie biło. Jeden rudy z kłem. A drugi gruby. A ten podobny do kota. Tak. Byłem tam w charakterze wampira, nawigatora. No dobrze. A skąd ten kraciasty mógł zdaniem obywatela wiedzieć o waszej wizycie u artystki pod Kabatką? Czy jako przewodniczący komisji akustycznej moglibyście bliżej określić charakter sztuczek tego wolanta? Cóż, tak. Ja sądzę, że jest to rodzaj sugestii hipnotycznej. Pod jej wpływem ludziom się zdaje, że prawda, że to jest tak, jak się zdaje, to że prawda to nie jest prawda, tylko sugestia. Wolniej. Prawda to nie jest prawda. A ten kraciasty, on był przy samym turnikiecie? Nie. Siedział na ławce. Dobrze pamiętacie, że nie podchodził do turnikietu w momencie, kiedy Berlioz się przewrócił? Pamiętam, nie podchodził. No cóż. To wszystko. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia i mam nadzieję, że nasi czytelnicy będą mogli znowu czytać pańskie interesujące wiersze. Nie. Ja już więcej nie będę pisał wierszy. Towarzyszu bezdomny, to chwilowe załamanie. Na pewno przejdzie. Nie. To mi już nigdy nie przejdzie. No powiedzcie, czy podkówka rzeczywiście była złota i wysadzana brylantami? To ja brylantów nie widziałam. No tak, ale przecież on wam dał, jak mówicie, czerwońce. To ja czerwońców nie widziałam. No dobrze, a kiedy te czerwońce zamieniły się w dolary? Co? Jakie znowu dolary? Ja żadnych dolarów nie widziałam. My jesteśmy w swoim prawie. Dali nam nagrodę, a my kupujemy perkal. Pisz! To administracja odpowie za to, że u nas w domu zapuściła siłę nieczystą. No. No i ta czarownica dosiadła mnie
i wyleciała przez okno. Zmuszony byłem ustąpić wobec przemocy i podporządkować się. Zażądałem jednak zaświadczenia. Proszę, tutaj, z pieczątką. Tak. Tak. Tak jest. Co? Mieszkanie przy ulicy Sadowej 302 numer 50 kontrolowaliśmy we czwartek 5-krotnie. Bez rezultatu. Posterunki są rozstawione na schodach, na strychu i przy kominach. W piątek o 12 w nocy Majgel wszedł do mieszkania. 10 minut później 3 brygady specjalne zaatakowały mieszkanie od wejścia kuchennego i od frontu. No i co? Nikogo nie było. Tylko patefon grał. A Majgel? Barona Majgla też nie było. Kpicie sobie ze mnie? Wyobrażacie sobie, że kierownictwo uwierzy we wszystkie te bzdury? Znikający Majgel. Gadające koty. Dyrektor Varieté lecący w 5 minut do Jałty. Kradzież głowy z trumny. Brzuchomówcy, wampiry, mistyka. Ja mam to wszystko meldować? Tak? No, towarzysze, w mieszkaniu na Sadowej ktoś jest. Radzę wyjaśnić tę sprawę możliwie najszybciej. Tak.
nikomu nie przeszkadzam, nikogo nie ruszam, reperuję prymus. A kot jest zwierzęciem starożytnym. I nietykalnym. Tak. Rzeczywiście. Nieźle. Wyjątkowo czysta robota. No to nietykalny kocie, brzuchomówco, pozwól no tutaj. Odsuńcie się na chwilę ode mnie. Pozwólcie pożegnać ten padu. O, przyjaciel mój! Sacello! Gdzieżeś? Opuściłeś biednego behemota w chwili nierównej walki. Zamieniłeś go na setkę... Co prawda bardzo dobrego koniaku. Jedyne, co może uratować śmiertelnie rannego kota, to maleńki łyczek benzyny. Pali się! A w ogniu ukazał się materializujący się z minuty na minutę trup barona Michaela. Behemocie to jest dom pisarzy. Słyszałem o tym domu bardzo wiele pochlebnych opowieści. No i przyjemnie pomyśleć, że pod tym dachem wspiera teraz i dojrzewa cały ocean talentu. Jak ananasy w oranżerii. Tak, tak, jak ananasy. I słodka zgroza ściska serce, kiedy pomyśli sobie, że pod tym dachem, proszę ciebie, dojrzewa teraz przyszły autor Don Kiszota albo Fausta, albo niech mnie diabli wezmą martwych dusz. Aż strach pomyśleć. Zdumiewających rzeczy można oczekiwać z cieplarni tego domu. Czy wyobrażasz sobie, jaki podniesie się rwedes, no, kiedy któryś z tych ananasów ofiaruje czytelnikom na początek rewizora? No w najgorszym razie Eugeniusza Onegina. Ale co oni tam robią na tej weranie? Co oni tutaj jedzą? Oni tu żrą, proszę ciebie. Bo do wszystkiego, co zostało powiedziane, mój drogi, muszę dodać, że mieści się tutaj niedroga i bardzo dobra restauracja. A ja, jak każdy turysta przed daleką podróżą, odczuwam nieprzebartą ochotę, by coś zjeść i wypić duże, zimne piwo. Ja również. Proszę okazać legitymację. Tysiąckrotnie przepraszam, jakie legitymacje? Panowie, jesteście pisarzami? Bez wątpienia. Proszę okazać legitymację. Ślicznotko moja. Nie jestem ślicznotką. O, jakże mi przykro. Ale jeśli pani sobie tego życzy, nie musi pani być ślicznotką.
chociaż byłoby to bardzo przyjemne. No. Więc, żeby sprawdzić, czy Dostojewski jest pisarzem, należy od niego żądać okazania legitymacji, tak? A niechże pani weźmie dowolne 5 stron pierwszej, lepszej jego powieści, a przekona się pani, że ma pani do czynienia z pisarzem. Zresztą, o ile przypominam sobie, Dostojewski nigdy żadnej legitymacji nie posiadał. Co o tym sądzisz? Założę się, że nie miał. No. Ale pan nie jest Dostojewskim. A któż to może wiedzieć, droga pani? Któż to może wiedzieć? A Dostojewski umarł. O, protestuję. Dostojewski jest nieśmiertelny. Proszę okazać legitymację. To zaczyna być śmieszne. Pisarz jest pisarzem, ponieważ pisze, a nie dlatego, że ma legitymację. Zresztą, proszę pani, skąd pani może wiedzieć, jakie wizje rodzą się w mojej głowie? Albo w tej tu głowie. Obywatele, proszę nie stać w przejściu! Dobry. Nie mam, no nie mam, no widzi pani, że nie mam, no nie mam, no! Nie mam, nie mam! Nie no, oto jemu dostaniesz ten zimny kufel piwa, o którym marzymy, że my, biedni pielgrzymi, naprawdę sytuacja nasza jest beznadziejna i nie wiem, co nam począć. Nie no. Zofio Pawłowna, proszę przepuścić. Pańskie nazwisko? Panaje. Skabiczewski. Proszę. Bardzo proszę. Proszę, tędy. Co panowie raczą zamówić? Mamy nadzwyczajnego jesiotra. Wydarłem go zjazdowi architektów. Mogę polecić piersi jarząbka. No, niech pan poda. Tak w ogóle, wie pan, zakąski. Proszę się rozgościć. Ja na minutkę. Osobiście dopilnuję jarząbków. Słowo pan daje na Sadowej. Kule się ich nie mają. Benzyna, proszę! No nie! Co kolportują te obrzydliwe pogłoski, należałoby wyprowadzić na czystą wodę. Prędzej czy później zrobimy z nimi porządek. To są obrzydliwe plotki. Jakie tam plotki? Kule się ich nie mają. Wylazło burżuazyjne szydło z rewizjonistycznego wody. Ciekawe miasto, prawda? Mnie się bardziej podoba Rzym, Mysy. No cóż, kwestia gustu. A co to za dym na bulwarze? To się pali Grybojedów. Należy sądzić, że ta nierozłączna para, Korowiow i Behemot, złożyła tam wizytę. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, Mysy. Ba, wszystkiego mogłem się spodziewać, tylko nie ciebie. Co cię sprowadza, nieproszony gościu? Przybyłem do ciebie, duchu zła i władcy cieni. Skoro przybyłeś do mnie, to dlaczego mnie nie pozdrawiasz, poborco podatków? Bo nie życzę ci dobrze. Wcale nie chcę, aby ci się dobrze działo. Będziesz się musiał z tym pogodzić. Ledwieś znalazł się na dachu, a już palnąłeś głupstwo. Bądź tak uprzejmy i spróbuj przemyśleć następujący problem. Na co by się zdało twoje dobro, gdyby nie istniało zło? I jak wyglądałaby ziemia, gdyby z niej zniknęły cienie? Oto cień mojej szpady. Ale są również cienie drzew. Istot żywych. A może chcesz złupić całą kulę ziemską, usuwając jej powierzchni wszystkie drzewa i wszystko, co żyje?
ponieważ masz taką fantazję, żeby napawać się niezmąconą światłością. Jesteś głupi. Nie zamierzam z tobą dyskutować, stary sofisto. Nie możesz ze mną dyskutować z powodów, o których już wspomniałem, albowiem jesteś głupi. Po co tu przyszedłeś? On mnie przysłał. Co ci polecił przekazać, niewolniku? Nie jestem niewolnikiem, jestem jego uczniem. Mówimy jak zawsze różnymi językami, ale rzeczy, o których mówimy, nie ulegną od tego zmianie, prawda? On przeczytał utwór mistrza i prosi, aby zabrał go do siebie i w nagrodę obdarzył spokojem. Czyż trudno ci to uczynić, duchu zła? Nic dla mnie nie jest trudnego i dobrze o tym wiesz. A dlaczego nie weźmiecie go do siebie, w światłość? On nie zasłużył na światłość. On zasłużył na spokój. Możesz powiedzieć, że będzie to zrobione i opuść mnie natychmiast. On prosi, abyście zabrali także tę, która go kochała i która przez niego cierpiała. Gdyby nie ty, nigdy byśmy na to nie wpadli. Odejdź! Leć do nich i załatw wszystko. Saluto, messer! Dobrzyście. No, wyobraź sobie, messer, że wzięto mnie za szabrownika. Czy uwierzysz mi, messer? Nie, nie uwierzę. Messer, przysięgam, podejmowałem rozpaczliwe wysiłki, by ratować, co się da. Ale to wszystko, co udało mi się ocalić. Dlaczego dom literata spłonął? Ja pojęcia nie mam. Siedzieliśmy sobie cicho, spokojnie, jedliśmy. Tak, jedliśmy spokojnie, a tu nagle padły strzały. Uciekliśmy na bulwar, a nasi prześladowcy za nami. Ale poczucie obowiązku zwyciężyło nasz haniebny strach, więc wróciliśmy. Wróciliście. W takim razie dom literata spłonął do fundamentu. Do fundamentów, messer. Dosłownie do fundamentów, jak to byłeś łaskaw trafnie określić. Garstka popiołu. To, popędziłem na salę posiedzeń. To ta sala kolumnowa, messer. Chciałem wynieść z ognia coś cennego, więc ten oto landszafcik. Nic więcej nie udało się wynieść z sali. Płomień bił prosto w twarz. Pobiegłem do spiżarni, uratowałem łososia. Pobiegłem do kuchni, uratowałem fartuch. Uważam, messer, że uczyniłem wszystko, co było w mojej mocy. A co robił Korowiow? Pomagałem oczywiście strażakom. W takim razie trzeba będzie zbudować nowy dom. Zbudują go, messer. No cóż, pozostaje mieć nadzieję, że będzie ładniejszy niż dotychczasowy. Tak też będzie. W każdym razie przybyliśmy i czekamy na twoje rozkazy. Nie ma dla was żadnych poleceń. Zrobiliście wszystko, co mogliście zrobić. Na razie nie będziecie mi potrzebni. Możecie odpocząć. Zaraz nadciągnie burza. Ona dokona wszystkiego, co jeszcze należy dokonać. I ruszymy w drogę. No, wszystko to jest bardzo ładne. Bardzo miły. Doprawdy, nie wiem, co będzie dalej. Słuchaj. Jesteś mądrym człowiekiem. Nie byłaś obłąkana. Jesteś naprawdę pewna, że byliśmy wczoraj u szatana? Naprawdę. Jestem tego zupełnie pewna. Oczywiście, oczywiście. No tak, ładne rzeczy. Zamiast jednego wariata mamy teraz dwoje. Diabli wiedzą, co to ma znaczyć. Diabli. Tak, tak, niechcący powiedziałeś teraz prawdę. Diabli wiedzą, co to ma znaczyć i diabli, wierz mi, wszystko załatwią. Jestem szczęśliwa, 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 że zawarłam z nimi pakt. Będziesz teraz musiał ujmij żyć z wiedźmą. Ale ojcze, jesteś w domu? No.
Zaczęło się. Alojzy! Wczoraj został aresztowany. A kto o niego pyta pańskie nazwisko? Ile ty się nacierpiałeś, biedaku mój. Tylko ja jedna to wiem. Ale zaręczam ci. Zaręczam, wszystko będzie dobrze. Cudownie. Nie, nie, ja się niczego nie boję. Zbyt mnie straszyli i już teraz niczym nas straszyć nie są w stanie. Ale żal mi ciebie. Opamiętaj się. Po co masz łamać sobie życie, wiążąc się z chorym nędzarzem? Wróć do siebie. Żal mi cię, dlatego to mówię. Ach, ty nieszczęśliwy człowieku małej wiary. Przez ciebie. Przez całą ostatnią noc dygotałam naga. Wyrzekłam się mej natury i zastąpiłam ją nową. Przez parę miesięcy siedziałam w ciemnej komórce i rozmyślałam tylko o jednym, o burzy nad Jeruzalem. Wypłakałam oczy. A teraz, kiedy spadło na nas to szczęście, chcesz mnie wypędzić? Oni spustoszyli twoje serce. Zmarnowali cię. Zmarnowali. Dość tego! Zawstydziłaś mnie. Nigdy nie pozwolę sobie na małoduszność i nie wrócę do tego tematu. Oboje jesteśmy ofiarami choroby psychicznej. Oboje będziemy dźwigać to brzemię. Przysięgam na twoje życie. Przysięgam na przepowiedzianego przez ciebie syna astronoma, że wszystko będzie dobrze. Ludzie ograbieni ze wszystkiego, tak jak my, szukają ratunku u sił nadprzyrodzonych. No cóż, zgadzam się szukać go tam. No właśnie. No właśnie. Znowu jesteś taki jak dawniej. Śmiejesz się. Niech diabli wezmą te twoje uczone słowa. Przyrodzone czy nadprzyrodzone. Czyż to nie wszystko jedno? Jestem głodna. O, nie dałbym głowy, czy to jedzenie nie zapadnie się zaraz pod ziemię. Albo nie wyfrunie przez okno. Pokój temu domowi. Myślisz, to Asaseldo. A jak to dobrze widzisz, nie zapominają o nas. Zapnij się przynajmniej. Mam to w nosie. Zapnij się. Jak się cieszę. Jest zwykła wizyta. On przyszedł tu z jakąś misją. Czemu zakłócasz nasz spokój, Asaseldo? Damy sobie jakoś radę. Ale cóż znowu? Nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby was niepokoić. Ach, byłbym zapomniał, meser przesyła wam pozdrowienia. A także polecił mi powiedzieć, że zaprasza was na niewielką przechadzkę. Oczywiście, jeśli nie macie nic przeciwko temu. Z przyjemnością. Mamy również nadzieję, że i Małgorzata Nikołajewna nie odmówi naszej prośbie. Tak. Z pewnością nie odmówię. O, to mi się podoba. Raz, dwa i po wszystkim. To nie to, co wtedy w Parku Aleksandrowskim. Ach, Asaseldo, proszę mi o tym nie przypominać. Byłam wtedy głupia. Zresztą trudno mieć do mnie o to pretensje. Przecież nie co dzień człowiek spotyka się z siłą nieczystą.
Tego by jeszcze brakowało, żeby spotykał się co dzień. To byłoby za dobrze. Tak. Ja też lubię szybkość. Lubię szybkość i nagość, jak z Mausera, trach! A jak on strzela? Ach, znowu byłbym zapomniał. Głowa do pozłoty. Meser przesyła wam upominek. Butelka wina. Proszę zwrócić uwagę, że jest to to samo wino, które pijał prokurator Judei, Faller. Zdrowie Wolanda. Zaraz wstaje. Dlaczego jesteś taka nerwowa? Trucicielu. Zniewagi są najczęstszą nagrodą za dobrze wykonaną pracę. Czy jesteś ślepy? Jeśli tak, przejrzyj jak najprędzej. Coś nowego. Co to ma znaczyć? To znaczy, że na nas czas. Pożegnajcie się. Pożegnajcie się ze swoją piwniczką. Rozumiem. Zabiłeś mnie. Teraz już wszystko zrozumiałem. Jesteśmy martwi. Na litość. I kto to mówi? Co ja słyszę? Przecież twoja ukochana nazywa cię mistrzem. Przecież potrafisz myśleć, jak więc możesz być martwy. To śmieszne. Nie mów nic. Wszystko zrozumiałem. Wszystko zrozumiałem. Wolant jest wielki. Wolant jest wielki. Wymyślił to znacznie lepiej ode mnie. Ale powieść. Dokądkolwiek polecisz, weź powieść. Trzeba. Znam ją na pamięć. Ale ani słowa. Ani słowa nie zapomnę. Nigdy już więcej niczego nie zapomnę. Możesz być pewna. A więc ogień, od którego wszystko bierze początek i którym wszystko zwykliśmy kończyć. Burza przestraszyła. To nic. Nic. Zaraz ci pomożemy. Zaraz. Nie, nie. Praskowie Fiodorowna. Nic się takiego nie stało. Nie trzeba wzywać lekarza. Niech się pani nie boi. Ja już wszystko zrozumiałem.
Niech mi pani lepiej powie, co się stało obok. W 118. W 18? Nic się nie stało. Przecież pani zawsze mówi prawdę. Niech mi lepiej pani szczerze powie. Umarł twój sąsiad. Przed chwilą. Przecież ja wiedziałem. Może mi pani wierzyć, że teraz w mieście umarł jeszcze jeden człowiek. Ja nawet wiem, kto to był. To była kobieta. Powieść twoja została przeczytana i powiedziano tylko jedno, że nie ma ona niestety zakończenia. Chciałem zatem pokazać ci twojego bohatera. Prawie przez 2000 lat siedzi on na tym szczycie i śpi. Ale kiedy nadchodzi pełnia księżyca, dręczy go, jak widzisz, bezsenność. Cierpi na nią nie tylko on, ale także i jego pies. Jeżeli prawdą jest, że tchórzostwo jest najstraszliwszą z ułomności, to temu psu zarzucić go raczej niepodobno. No cóż, ten, który kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha. Co on mówi? On mówi zawsze to samo. Powtarza, że nawet przy księżycu nie może zaznać spokoju i że przyszło mu zagrać niedobrą rolę. Mówi tak zawsze, ilekroć nie śpi. A kiedy śpi, śni mu się ciągle to samo. Pasmo księżycowego światła, którym chciałby iść i rozmawiać z więźniem. Hanotri. Ponieważ utrzymuje, że nie zdążył czegoś dowiedzieć się. Wówczas, dawno temu, 14 dnia wiosennego miesiąca Nisan. 12 000 księżyców. Za jedną księżycową noc sprzed lat. Czy to aby nie za dużo? Przypomina to historię z Fridą, ale oto Małgorzato, nie martw się. Wszystko będzie, jak być powinno. Tak bowiem urządzony jest świat. Uwolnijcie go. Nie musisz się za nim wstawiać, Małgorzato. Albowiem ujął się za nim ten, z którym pragnął rozmawiać. No cóż, teraz możesz zakończyć swoją powieść jednym zdaniem. Jesteś wolny. Jesteś wolny! On czeka na ciebie. Wulgarna kaźń. Ale powiedz mi, proszę, ta kaźń się nie odbyła. Błagam, powiedz mi, nie było jej, prawda? Oczywiście, że nie było.
To ci się tylko przywidziało. Możesz przysiąc. Przysięgam ci. To mi wystarczy. Mam iść za nim? Nie. Po co iść tropem tego, co już się skończyło? A więc tam? Także nie. Czegoż chcesz szukać w swojej suterenie? Po co ci to? O, po trzykroć romantyczny mistrzu. Czy nie chcesz we dnie przechadzać się ze swoją przyjaciółką? Pod drzewami wiśni, które właśnie okrywają się kwiatami. A wieczorem słuchać muzyki Schuberta. Tam, tylko tam. Tam czeka na was już dom i stary sługa. Goreją świece. Tą drogą, mistrzu, tylko tą drogą. Żegnajcie. Na mnie już czas. Żegnaj. Żegnaj. Bohater odszedł w otchłań, odszedł bezpowrotnie ułaskawiony w nocy z soboty na niedzielę, okrutny piąty prokurator Judei, Ekwes Romanus Poncjusz Piłat.
Thank you.